Witajcie serdecznie w nowym studiu Fansportu. Kolejny wywiad, wyjątkowy gość Zbigniew Raubo. Witam serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam kibiców i z tą wyjątkowością to trochę przesada. A ja zawsze tak mówię, jak z trenerem przeprowadzam jakiś wywiad, bo dla mnie to jest jednak wyjątkowe, więc pozwolę sobie pozostać przy moim i powiedzieć, że dla mnie wyjątkowy gość. Dobra, niech będzie. Trenerze, jak samo poczucie, jak po wczorajszym zwycięstwie nad Albanią? Zaczniemy od piłki nożnej, bo sobie poza kamerami troszkę o tym porozmawialiśmy, więc ciekaw jestem trenera opinii, jak to z naszą reprezentacją piłki nożnej jest. Ja to mam tyle fajnie, bo ja się fajnie czuję, czy nasi wygrają, czy nasi przegrają, bo co prawda i tak nie mam na to wpływu i jakbym się miał wszystkim przejmować, to bym zwariował. Nie? Także ja mam samo poczucie, a fajnie, że wygrali. Fajnie, że wygrali. Zapytam o to, bo to też będzie fajne. Jedna z pięściarek, Ewa Piątkowska, troszkę skrytykowała w mocnych słowach ostatnio reprezentację i takie mocne słowa ze strony sportowca do innych sportowców. No, jak ja będę tak ważny jak Ewa Piątkowska, też będę miał prawo krytykować. Na razie takim nie wierzę, takim ważnym nie jestem. A ja, będąc w prawdziwym sporcie, uprawiam prawdziwy sport, robię prawdziwy sport. Wiem, że krytyka jest najfajniejszą, żeby się dowartościować. Nie? Było mi smutno, że przegrali, bo liczyłem na coś więcej. Mając takie gwiazdy, jakie mamy w porównaniu z reprezentacją Czech, gdzie nie grało dwóch kozaków, nie grał Pekhardt i nie grał Szik, bo jakby oni byli, to się nie chcę zastanawiać, co by było na tym meczu. Nie? I szkoda, smutno, ale ważne mecze dopiero przed nami. To prawda, tak jak trener poza kamerą powiedział, jeszcze musimy pojechać i zagrać na wyjeździe w Mołdawii, w Albanii, a wcale tak łatwo tam nie będzie. Wcale tak łatwo nie będzie, bo Czesi, którzy nas rozjechali, nie mogli nic zrobić w jakiejś tam Mołdawii. No bo to dzisiaj, tylko że ci wszyscy nasi znawcy futbolu zapominają, że dzisiaj cały świat gra. Każde państwo, każdy zawodnik, 90% zawodników ze świata gra w biednej, jak to się mówi, lidze w Europie. Nie grają wszędzie, w lepszych, gorszych drużynach. Oni się znają, nie ma kompleksów, nie, że my z Polski, czy z Mołdawii, czy z Finii, czy gdzieś tam jakiś. Zobaczmy, co wyprawia Serbia, co wyprawia Chorwacja, co Czarnogóra, małe państewka gdzieś tam i oni... Maroko, które wygrywa z Brazylią, tak? Jeśli się nie mylę, to... Tak, także dzisiaj już nie ma słabych i dzisiaj nie można tego... Wydawałoby się, że gdyby tak fajnie było na tych rozpiskach, to na Mistrzostwa Świata powinna jechać Anglia, Brazylia, Włochy, Francja i reszta nie, no bo a jednak nie... Niby potęga świata, te cztery państwa, jeszcze do tego Włochy, nie, jakoś nie. To nie jest tak, że dzisiaj Niemcy nie wychodzą z grupy i co? Potęga świata. Potęga światowa, drużyny klubowe, rewelacja, a jednak reprezentacji nie idzie. Czesi z rezerwowym składem rozjechali nas jak ten. Bo ja też czytam to, co i słucham naszych komentatorów, tych wszystkich redaktorów, tych dziennikarzy, no to myśmy ich tam powinni do pierwszej połowy być 10-0, a w drugiej jeszcze z piątkę dołożyć, no ale się okazuje, że to nie tak działa. No, było dopisywane mocne 3 punkty. Przejdę już trochę pod nasz sport, że tak powiem, o którym będziemy bardziej rozmawiać. Uważa trener, że to ten mental decyduje właśnie o sukcesach, zarówno czy to jest mecz piłkarski, czy to jest pojedynek bokserski, że to jednak na tym najwyższym poziomie to jednak ta głowa decyduje o sukcesie? Zawsze uważałem, że mocni psychicznie wygrywają. Zawodnik, który się mniej przejmuje, ma większe szanse, nie kalkuluje, nie? Ale to trzeba być na takich wariackich papierach. Tu się nie ma czasu na zastanawianie, tu nie ma czasu na kalkulowanie. Trzeba wyjść i robić swoje. Trenerzy są od trenowania, od nauczania, ale już
sam mecz, sama walka, to już nie, tam trener nie ma nic do powiedzenia, naprawdę. Tam decyduje sam zawodnik, na ile mu głowa pozwala, na tyle sobie robi. Ja znałem świetnych zawodników, mistrzów świata na treningach, gdzie wychodził do ringu, zobaczył trochę więcej kibiców i koniec, i ugotowany, i przegrywał z Kretesem, ktoś, który powinien być fenomenem. Znam wielu piłkarzy, gdzie też mówili, a u nas taki, na treningu rewelacja, przychodzi trochę kibiców, nogi z waty i nie istnieją. Nie? Wiadomo, że podstawą jest wyszkolenie, technika, bo bez tego już, czy masz głowę słabą, czy mocną i tak nic nie zrobisz. Technika, ale tą technikę też trzeba umieć wykorzystać w danym momencie, w danej chwili. Dzisiaj mówimy mental, tak, ale też dzisiaj się poziom sportu tak wyrównał, że dzisiaj w zdecydowanych widowiskach sportowych decyduje dany moment, dana chwila, jak się czujesz, nie? W tym momencie, w danej chwili coś lekko nie zagra, gdzieś coś nie tak i nic nie wychodzi, nie? A masz fajny dzień i wszystko idzie, nie? Tomek Adamek chyba to tak fajnie opisywał, mi się to zawsze podobało, że on wstał rano, zrobił krótką walkę z cieniem i on już wiedział, czy to jest jego dzień, czy to nie jest jego dzień. Tak, to nie tylko Tomek Adamek, ale często teraz jest tak, oglądam skoki narciarskie i to, co wypowiadają się, czy Kamil Stoch, czy Piotrek Żyła, czy nowa generacja, Paweł Wącek. Mówią, jak ważny jest ten moment, nie o teraz, fajnie się czuję, skaczę, nie kalkuluję, nie? A jak to, co mówi Kamil Stoch, że coś tam, coś by chciał naprawić i tego się nie da, nie? To jest tak. To samo mamy w piłce. Wczoraj też oglądałem ten mecz. Lekkie zawahanie Roberta pod bramką, zawahanie i zamiast bramkę gdzieś tam Panu Bogu w okno, nie? I to jest to mieć to szczęście, żeby w danym momencie, w danej chwili, wtedy, kiedy trzeba, żeby to wyszło, nie? I żadne kalkulowanie, żadne, bo ten dobry, bo ten słaby, ten umie, nie. Umieć to zrobić w danym momencie, w tej chwili. Który z pięściarzy, których trener może współpracował z nimi, może gdzieś oglądał, to miał właśnie najmocniejszy ten mental, bo Krzysztof Głowacki powiedział, że dla niego to Usyk jest takim najmocniejszym mentalnie zawodnikiem, jakiego spotkał. Ja bym się jednak, po pierwsze bokser, a nie pięściarz, będę się trzymał normalnych swoich zasad i nazywnictwa polskiego. Kiedyś trener mi tłumaczył właśnie odnośnie boksera. I koniec, no. Mądrzejsi uważają, że to jest pięściarz, ja mówię bokser. Dla mnie światowym bokserem, gdzie był zawsze przygotowany, nie lekceważył nikogo, jest Floyd Mayweather. Ale po co szukać gdzieś na świecie? Miałem do czynienia z Krzyśkiem Wodarczykiem z Rudym, gdzie im lepszy zawodnik, on boksował lepiej. Wiedział, że ma słabszego zawodnika. Nie do końca był skoncentrowany, nie do końca był sobą, nie? Wychodził, robił swoje. To ma być tak i koniec, nie? I w walkach, kiedy zaczął myśleć, kiedy się zaczął zastanawiać, wszystkie walki przegrał, nie? A kiedy był naprawdę sobą, wychodził, czy był lepiej przygotowany, czy był gorzej. Jak Rudy wychodził wygrać, to wygrywał. I takich zawodników jest, czy to są piłkarze, czy to są siatkarze, czy koszykarze, nie zastanawiają się. Robią tu i teraz. Dlatego jest potrzebna. Ja mówię, wszystko fajnie. Możesz być najlepiej wytrenowany, możesz wszystko umieć na sali, ale ty to mieć to szczęście, pokazać to tu i teraz, w tym momencie. 100 tysięcy ludzi, ty masz mieć zimną głowę. Nie? Jeżeli tego nie masz, to nie,
Choćbyś nie wiem, chłopie, co robił, nic nie zrobisz. Zawsze będzie brakowało tego łutu szczęścia. No tak też właśnie wszyscy mówią, że im bliżej walki, tym właśnie te umiejętności, no wiadomo, są ważne, przygotowanie, natomiast ta głowa, żeby to dźwignąć. Zaczepiłem temat Usyka, bo ostatnio też dostaliśmy informacje, dużo było tych informacji o potencjalnej walce, która miała... na której szali były wszystkie stawki, no, poważnych federacji, jeśli chodzi o wagę ciężką, walka z Tysonem Furym i ta walka ostatecznie nie dojdzie do skutku. Czy trener jest rozczarowany, że panowie się nie zmierzą? Czy ja jestem rozczarowany? Ja co do Usyka, to ja go nazywam Pavarottim boksu. Fenomen, wspaniała. To, że może nie dojść, bo to nie jest jeszcze powiedziane, że nie dojdzie do tej walki. To, że do tej walki nie dojdzie, to naprawdę ani Fury, ani Usyk nie mają nic do powiedzenia. O tym gdzieś tam decydują inni bogaci, zdecydowanie, którzy tym wszystkim rządzą. Panowie, którym zależy, nie? Może zależy, żeby z tej dwójki nikt nie przegrał. Nie wiem. Ale uważam, że ani jeden, ani drugi to nie jest jej decyzja. No bo boks ma taką tendencję, że dlatego też ludzie bardziej przekonują się do tego MMA, bo boks ma tą tendencję, że bardzo ciężko jest zestawić dwóch mistrzów w swoim prime. I tak mieliśmy walkę na przykład Pacquiao Mayweather, która uważam, że odbyła się zdecydowanie za późno. Tak samo teraz, przeciąganie tej walki Usyk Fury nie jest dobre, bo akurat wydaje mi się, że ten moment to jest najlepszy moment, żeby tą walkę zestawić. Więc pytanie, co jest nie tak z boksem, że tych walk na najwyższym poziomie, tych, których oczekują kibice, nie można zrealizować właśnie wtedy, kiedy powinno być to zrobione? Z tym pytaniem to do menadżerów, promotorów i tyle, nie? Bo jedyny, który nie uciekał, brał wszystko, jak leci, był Mayweather. Po kolei pokonał wszystkich po kolei, a to, że z Pacquiao nie było wcześniej walki, po pierwsze albo Pacquiao był za słaby, albo ktoś tam nie chciał. Nie? Bo Mayweather wygrałby z każdym, o której by się nie obudził. Był to tak fenomenalny zawodnik, że dla niego nie było różnicy. I też pamiętamy czasy, że nie doszło nigdy do walki Roy Jones, Darek Michalczewski, nie? Tak. I czy miał Darek coś do powiedzenia w sprawie tego, żeby boksować? Nie, decydował o tym Hans-Peter Kohl. To raz, a z drugiej strony Roy Jones też miał swoich promotorów, menadżerów, nie? I się nie mogli dogadać, ktoś nie chciał się dogadać. I na tym zdecydowanie boks straci, bo kiedyś, tak na dobrą sprawę, te lata, które ja pamiętam, boks amatorski, ten boks był przeciągiem boksu zawodowego. Mistrz olimpijski przechodził na zawodowstwo, to był ktoś, nie? Dzisiaj na zawodowstwo idzie każdy, kto ma na to ochotę. Promotorzy biorą każdego, który tam chce iść i dzieje się tak, jak się dzieje? Kiedyś była jedna, później dwie federacje, był jeden mistrz. Dzisiaj mamy 5 mistrzów. Jeżeli weźmiemy 17 czy 18 kategorii razy 5, to mistrzów świata nagle zamiast być 13 czy 12, jak to było kiedyś, bo 11 kategorii, później 12 wprowadzili super ciężką. Tak dzisiaj mamy 60 mistrzów świata, nie? I to się rozmywa. UFC ma to do siebie, że bierze najlepszych i toczą pojedynki najlepsi. Ale też jest ta konkurencyjna federacja PFL, tam też jest dużo zawodników. Po rosyjskiej stronie, z tamtej też jest potężna federacja i też się zaczyna to rozkładać, nie? I każdy chce mieć mistrza, każdy chce być ważny. Nie? To jest takie
Ale jednak dla sportowców, tak jeśli chodzi o MMA, to top to jest UFC i zgadza się, że jeśli jest mistrzem UFC, natomiast jeśli chodzi o boks, to tutaj są dywagacje, czy WBC, czy WBA, które pasy są bardziej wartościowe. No i tak jak trener powiedział, no tych mistrzów jest 60, a nie 12. I który jest mistrzem, nie? No bo czy teraz z wielkim szacunkiem do Fiorego, z wielkim szacunkiem do Usyka, który jest mistrzem świata? To pytanie zadają sobie też wszyscy kibice, no, w tym ja właśnie. No. Aczkolwiek moje zdanie, naprawdę, żeby sobie kibice nie pomyśleli, jaki ja to ekspert, nie? Jaki ja to ważny, jaki ja mądry. Jeżeli by była walka Fury-Usyk, Fury by wygrał. Fury by wygrał. Tak. Rozmiary mają znaczenie? Zdecydowanie. To jest 125 kilo dynamitu. Wie, co z rękami zrobić, wie, co z nogami zrobić. A Usyk jest, powiedzmy, może lepszy technicznie. Jest szybszy. No ale jeżeli dojdzie do pół dystansu, ten wielki Fury położy się na niego raz, położy drugi i to ciężko będzie Usykowi utrzymać te 125 kilo na plecach przez 12 rund. No nie? Umęczy mu nogi na pewno. Wymęczy to, co jest najmocniejszą stroną Usyka. Tak. I bo znowu możliwość, żeby całe 12 rund uciekał przez Fury Usyk, raczej niemożliwe. Nie? A z drugiej strony ten Fury, no z której strony, czy z piwnicy, czy z sufitu, czy skądś tam wali, to trafia tam, gdzie powinno. No i to jest nieszczęście przeciwników Fiorego, że on trafia tam, gdzie trzeba. On też ma bardzo dobrą koordynację ruchową, jak na tak dużą osobę. Przecież dla mnie to oglądałem, oglądam te jego walki. On z minuty na minutę, on jest coraz szybszy, coraz zwinniejszy. Zamiast opadać sił, to on się dopiero rozkręca, nie? I dla niego czas nie ma żadnego znaczenia. A przy tej masie ciała, przy tej ruchliwości, przy tej szybkości, to naprawdę waży. To 125 kg z taką szybkością, jak spadnie na łeb, obojętnie z której strony, to naprawdę światło gaśnie. Musi zrobić krzywdę. Tak. Nasze podwórko. 22 tak. kwietnia Rzeszów. Różański Babić. Stawką pas WBC. Czy to jest chyba ostatnie takie starcie mistrzowskie? To było chyba 7 lat temu, jeśli się nie mylę. W Polsce organizowana gala. Czy to duży sukces organizacyjny dla Polski, że mamy tą walkę o Mistrzostwo Świata u nas? No nie, no każdy pojedynego Mistrzostwo Świata organizowany u nas i jest to widowisko, mamy, no wyżej się nie da. Wyżej się nie da, jest to zdecydowanie bardzo wielki sukces organizacyjny. Tym bardziej, że tam jeszcze będzie kilka fajnych pojedynków. No Cieślak o Mistrzostwo Europy na przykład. Tak, no to i tam jeszcze dziewczyny mają boksować. Ale tu o tyle wygodniej dla Łukasza, że na wyjeździe mogłoby być różnie, ale tutaj stawiam moje zdanie może bardziej z sentymentu dla trenera Mariana Basiaka, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy, miałem okazję poznać, tak więc... No, a trener Marian że kiedyś wystawiał zawodników przeciwko mnie, nie? Prania Batuga i innych, nie? No akurat biłem ich, nie? Ale trenera bardzo szanuję i faworytem dla mnie jest Różański. Babic jest to dobry zawodnik, ale nie jest to jakiś zamiatacz. Co pokazał w walce z naszym Balskim, że można go trafić, też nie jest betonowy, też się wywraca i Łukasz jest bardziej bitny niż Balski i powinien go przełamać. No,
Obaj na pewno się zgodzimy, że ta walka nie potrwa pełen dystans, bo Różański 14 pojedynków, 13 nokautów, Babić 11 pojedynków, 10 nokautów, więc ja tutaj nie widzę innej możliwości, żeby to się skończyło. Wiele pojedynków zapowiadało się na wielkie, wielkie widowiska, a później z tego nic nie wychodziło, bo jeden chciał bardziej od drugiego i później nie stawiałbym tak, że to na pewno się skończy nokautem, nie? Ale życzę, uważam, że faworytem jest Różański i życzę mu jak najlepiej. No jeszcze przed rzeszowską publicznością ja miałem okazję dwa razy być na gali, gdzie Łukasz walczył, raz z Izu Ugonochem, potem z Arturem Szpilką i powiem szczerze, że ta publika naprawdę robi wrażenie, że ten Rzeszów, te ściany będą naprawdę bardzo Łukasza wspierać. Z drugiej strony, czy to też nie będzie bardzo duża presja na jego barkach, bo te przygotowania były przeciągane, też on musiał tą wagę trzymać. No tak, ale przygotowania były przeciągane, ale to nie tylko przeciąga Łukaszowi, bo drugiemu też. To nie jest tak, że Babić wiedział, że ta walka będzie w kwietniu, a powiedział Różańskiemu, że będzie w grudniu. Nie, nic z tych rzeczy. Jeden i drugi czeka na ten pojedynek. Jeden i drugi ma tam zakłócony rytm treningowy, te wszystkie przygotowania. To dotyczy jednego i drugiego. I jeden i drugi, jak to się mówi, doczekali i mają ten spokój, że teraz to będzie. Nie? Także tu nie można mówić. Ale w lepszej sytuacji zdecydowanie jest Łukasz, bo ma, jak to się mówi, tego drugiego kumpla do pomocy, czyli kibiców. Nie? To prawda. Jak duże to jest wyzwanie, tak od strony trenera, szkoleniowca, jak duże jest to wyzwanie właśnie, jeśli się zmienia ten termin walki, żeby odpowiednio zaplanować ten okres przygotowawczy, okres sparingowy, no i wstrzelić się z tą formą? Dla dobrego trenera to nie ma żadnego znaczenia. Czyli trener Basiak rozwiąże ten problem bez problemu, tak? Tak, no. No to 2-3 dni, miesiąc, no, naprawdę, nie dramatyzujmy, nie tragizujmy. Jeden sztab szkoleniowy i drugi byli w tej samej, dokładnie w tej samej sytuacji. A mówienie, że ten opóźniał, ten czekał. W gorszej sytuacji jest Babić, bo musi przyjechać do Rzeszowa. To prawda. Michał Cieślak, walka o Mistrzostwo Europy. To jest krok do przodu czy do tyłu dla Michała? Nie, no każdy pojedynek, do jakiego wychodzi zawodnik, czy wychodzimy, nie można mówić, że krok do tyłu. Jest to zdobycie tytułu Mistrza Europy, dalej otwiera mu furtkę do następnej. Ważne jest, żeby wygrać pojedynek. Nie można mówić, że jakaś tam walka, jakiś pojedynek, co to za przeciwnik. W każdej walce musisz uważać, w każdej walce wychodzi przeciwnik, który ci chce urwać łeb i ty masz na to uważać. Nie? A jeżeli nie będziesz zapewny, będziesz mało ostrożny, to ci głowa spadnie i niby walca Mistrzostwa Europy może się skończyć marzenie o Mistrzostwo Świata. A wygrywasz o Mistrzostwo Europy, dalej jesteś potencjalnym kandydatem, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata. Widzi trener Cieślaka kiedyś jako Mistrza Świata? Każdy zawodnik, który trenuje, trenuje po coś. Nie? Każdy zawodnik, który wychodzi do ringu, chce wygrać. I każdy zawodnik, który trenuje, to chce być mistrzem świata. I tu nie ma, czy ja go widzę, czy ja go nie widzę. Po to robimy, żeby być najlepszym na świecie. Czy to na amatorskim, na olimpiadzie, na mistrzostwach świata amatorskich, czy zawodowstwach. Nie wolno, nie można mówić, czy ja go widzę, czy ja go nie widzę. Każdy, kto każdy, kto wchodzi do mnie na salę, to jest dla mnie potencjalny mistrz świata, bo po coś przyszedł. A czy będzie, czy nie, tego nikt nie wie. Nie wolno nikogo skreślać, zamykać drzwi przed kimkolwiek, bo już nie takie cuda się w sporcie i w życiu zdarzają. Nie? Wielu, wielu przypadkowych niby tam coś poszedł i robi furorę w różnych dziedzinach życia. I absolutnie życzę Michałowi, bo żeby był najlepszy na świecie, bo go pamiętam, jak tak miał 1,40 m i tam 45 kg z
pierwszy zgrupowany makroregionu w Warszawie, także znam go od dziecka. Piękne te słowa trenera. Ja już to widzę, jak to będzie takie wycięte i puszczane w Instagramie, na Instagramie, którego trener pewnie nie założył, kiedy się to pytałem, bo taka bardzo fajna, bardzo fajne te zdania złożone, takie motywacyjne. No, normalne, jak to? No nie, no, trener jest lubiany przez kibiców. No nie da się tego ukryć i często no widzę po internecie, że wycinają te trenera wypowiedzi i one naprawdę osiągają zawrotne liczby, jeśli chodzi o czy to Instagrama, czy to TikToka, bo ludzie jednak widzą w trenerze taki autorytet i taką prawdziwość i człowieka z zasadami. No, z jakimi zasadami? Znaczy się nie dziwi jedno. No, jest oczywiste, że lewa ręka to jest lewa, prawa to prawa, nie? A wychodzi zawodnik na tarczę do mnie i szuka ręki, nie? No bo... No, mam prawo się dziwić? Mam prawo się dziwić, nie? No bo jest to normalne, nie? Każdy normalny ma... Nikt normalny nie szuka ręki, nie? Bo wie, gdzie jest, nie? A zdarza się tak, że mylą się, nie? Ale fajnie, że tak jestem odbierany, bo chociaż mam ułatwione zadanie, ja nie muszę niczego udawać. No może to jest klucz do tego wszystkiego, że trener właśnie nikogo nie udaje, tylko taki jest. Jak trener chce skrytykować, coś powiedzieć, to tak powie. Jak chce pochwalić, to pochwali. Mnie trener kiedyś pochwalił. Pamiętam trener, jak byliśmy z Andrzejem Wawrzykiem i robiliśmy przewroty w tył z takim wymykiem na ręce. No. To mnie trener wtedy pochwalił. Dobrze, no. Głowacki rezygnuje z boksu, a przynajmniej rozwiązuje kontrakt ze swoją grupą promotorską, z którą był związany bardzo długo i głośno już mówi o tym, że rozpoczął treningi pod kątem MMA, pod kątem potencjalnej walki. To dobra decyzja? Wiele razy w wywiadach mówi, nie ja będę decydował za kogoś, jak ma zarabiać na chleb, nie? To jest pewna sprawa każdego. Ale dla mnie trochę smutny, trochę dziwny, że wielu fajnych zawodników, którzy na boksie, w różnych dyscyplinach, tutaj nie będę rozgraniczał, osiągnęło wielki sukces. Jakieś tam pieniądze, mniejsze, większe. I nie zostają w sporcie, żeby uczyć nowych, nie? Tylko idą gdzieś, bo tam będzie więcej pieniędzy. Trochę szkoda. Myślę, trener, że to może być kwestia braku wyzwań takich, bo wiadomo, że już nie będzie tej walki o najwyższe laury, o to Mistrzostwo Świata, że brakuje na takim naszym podwórku wyzwań, jeśli chodzi o walki bokserskie i dlatego ta decyzja pod kątem MMA, no bo trochę tą samą drogą będzie szedł, którą idzie cały czas Artur Szpilka, trenera były podopieczne. Wyrósł na boksie, był gwiazdą boksu, chce zarabiać, będzie fajnym trenerem, też będzie zarabiał. Ale może jeszcze w tym wieku to jest chęć sprawdzenia się, rywalizacji, spróbowania czegoś nowego. Dużo więcej zarobi w Formule 1. Myślę, że za duży jest na jakikolwiek bolid Formuły 1. Bardziej mi szkoda, że wielu fajnych zawodników, którzy wyrośli w boksie, zdobyli wiele w boksie, ucieka z boksu. Nie zostają dalej jako trenerzy, jako działaczy. Tego jest szkoda. A Kamil Łaszczyk? Kamil Łaszczyk. No. Kamil nie był mistrzem świata. Nie był. Ma dalej taki cel. Tak. A jednak zdecydował się na to, żeby wejść do innego świata. Czyli już nie chce być mistrzem świata.
on cały czas podkreśla, że jednak to jest jego nadrzędny cel, natomiast walka na frikowej organizacji na pewno przysporzyła mu ogromną popularność, na pewno pokazała mu, jak trudny jest sport, jeśli chodzi o MMA, bo dostarczył kibicom bardzo dużo emocji, jeśli chodzi o tą walkę. Trener na pewno ją oglądał, natomiast czymś spowodowana była ta decyzja na pewno. Powtarzam, zdania nie zmienię. Może się wielu zawodników na mnie obrazić. Jak masz mało pieniędzy, moja księżyca mówiła, bo ja powiedziałem, że do Lewiatana na kasę idzie, ale do Biedronki mu zapraszała. W Żorach do Biedronki, żeby szli zarabiać, bo tam jest miejsce na kasie, nie? Czyli nie pochwala trener tego. Ileś lat trenował, ileś lat boksował, ileś lat trenerzy poświęcali czas, zdrowie, żeby jeden, drugi, trzeci był wielkim mistrzem. Nie? Nie każdemu to jest pisane, nie każdemu to wyjdzie. Nie każdy trener ma szczęście wychować mistrza świata, ale każdy chce. Każdy chce. I później zawodnik po iluś latach podejmie, mam to w dupie, idę sobie tam, bo tam więcej zapłacą. Nie? To jest okej, uważacie, tak? Nie, ja broń Boże, to nie jest moje zdanie. Ja pytam i też staram się zebrać to, co kibice mówią często. Tak, i to jest wszystko okej, nie? Że on se idzie tam, bo gdzieś. Nie zostanie mistrzem świata ktoś, kto nie wytrzyma do końca. W biegu nie wygrywa ten, który się pierwszy przewróci przed metą, tylko ten, który przekroczy metę pierwszy, nie? A takie uciekanie gdzieś tam, bo tu, to jest poddawanie się. Ale trudne jest życie jednak boksera, tak, w Polsce, bo jak ja widzę, że jest przepraszam gala bardzo, przepraszam bardzo, przepraszam, stop, jak trudne życie jest boksera? Nie dał mi trener dokończyć, bo jak widzę nie, na przykład no bo Kamila... jak ja słyszę, że trudne życie boksera, no to... Chodzi mi o to prowadzenie kariery, bo jak ja widzę, że jest bardzo duża gala, która jest organizowana w Polsce i na rozpisce nie ma Łaszczyka przy starciu Różański-Babicz, a uważam, że jest to świetne miejsce, żeby tam też zawalczył, to nie rozumiem trochę, dokąd to wszystko idzie. Bo to jest moment Kamil, dobry, Kamil żeby... po tym występie w tej klatce tam to, że tak zepsuł organizm, który teraz musi to naprawić, nie? I dzisiaj szybko wejść do ringu, do kategorii 57-8 kilo, granicy z cudem, nie? To nie jest tak, że Łaszczyk przygotowywał się do walki, przytył na 60 tam parę kilo, nie? To zepsuł sobie cały organizm, to trzeba teraz naprawić, nie? I teraz zrobić 57, wyjść do zawodnika, jaki by to nie był zawodnik, każdy będzie chciał Kamilowi łeb urwać, bo on jest ten tam z prikwajtowych walk, nie? Każdy będzie chciał i na to potrzeba czasu, żeby to wszystko uspokoić, nie? I walka w kwietniu absolutnie nie. To, że... Bo mamy naprawdę kilku fajnych zawodników. Naprawdę mamy. Że akurat mają każdy ma swoich promotorów, nie? To, że nie występują razem, po prostu może promotorzy się nie chcą dogadać, każdy chce na swojej imprezie, na swojej gali pokazywać swoich zawodników. To jest to, co mówię. My tu się zastanawiamy, tam krytykujemy, Fury, Usyk, nie? Ale to samo mamy na naszym podwórku. My sięgamy góry, nie? A u nas na dole też pan zadaje pytanie, czemu? No to czemu Usyk nie może się dogadać z Piórem czy Fury? Gdzie oni nie mają nic do gadania? Nasi zawodnicy też mają swoich promotorów, menadżerów. My nie wiemy, który, nie będę wymieniał absolutnie nazwisk, który promotor nie chcę, żeby tego zawodnicy byli u mnie, bo każdy chce swoich pokazać, nie? No i tak się dzieje, a szkoda, bo wielu fajnych zawodników, który ma potencjał,
Nie każdy zostanie mistrzem świata, ale każdy chce do tego dążyć. Nie? I to, co zrobił Kamil Łaszczyk, poszedł do tych plików zarobić, fajnie. No ale teraz pytanie, na ile mu tych pieniędzy wystarczy, żeby co, przygotuje się do walki o mistrzostwo świata? I co dalej? Do 60 będzie walczył? Tam przyprak jakiś ten, tak? Pewnie jest to, jak pokazał na przykład Artura Szpilki, czy tutaj właśnie Głowackiego, że pewnie jest to jakiś taki dalszy etap po już tej karierze w boksie, żeby tam toczyć swoje pojedynki. No bo... Żeby istnieć po prostu, żeby się pokazywać. No. No to prawda, no ale... Do pierwszej kontuzji poważnie. Ale Arturowi chyba nie wyszło to aż tak źle, bo jednak walka na narodowym, gdzie KFW... Nie, oczywiście, no ja... Arturze, pozdrawiam. No jest to wielkie wyzwanie na narodowym z Mariuszem Pudzianowskim. No jest to naprawdę wyjątkowe widowisko sportowe, tak, rzeczywiście... No, spełnienie marzeń kogoś, kto chciał być mistrzem świata w boksie. A uważa... Zrozumiałem ten sarkazm, a uważa trener... I to nie jest sarkazm, to jest moje zdanie. Ja tak uważam. To ja nie krytykuję, ale czy to jest spełnienie marzeń kogoś, kto od dziecka chciał być mistrzem świata? No ale jednak Artur bardzo mocno do tego dążył i był blisko, tak, no walczył o mistrzostwo świata, przegrał, bo przegrał, ale... A ja chyba przed chwilą mówiłem, kto wygrywa bieg, ten co się przewróci przed metą, czy ten co przebiegnie metę? No ten kto przebiegnie pierwszy metę. No, a nie co się przewrócił. Ale widział trener... Artura dalej w boksie po porażce oczywiście, z Pisorą? Oczywiście. Odbudować i spróbować ponownie? Przecież trenujemy po to, żeby być mistrzem świata. Nie? Porażki są wkalkulowane w całą strukturę sportu. Nie każdy wygrywa. Na olimpiadzie jest ileś naście tysięcy ludzi, a mistrzów olimpijskich jest nie wiem, 100, 200, a tysiące na olimpiadzie, setki tysiące, którzy chcieli być na tej olimpiadzie, nie? Trudno się nie zgodzić, tak powiem. No, to nie jest tak, że... Trudno się nie zgodzić. Ja kiedyś tam czytałem wywiad z Usykiem, jak narzekał, jak prawie ze łzami w oczach przegrał z Clemente Russo w Pekinie i załamany, chciał wszystko kończyć, bo wierzył, że będzie mistrzem olimpijskim. I też przypadek zbieg okoliczności, że coś go tam przygarnął, przekonał, żeby jednak został w tym boksie amatorskim. No i dzisiaj świętuje. Nie? A też był na skraju wytrzymałości, bo miał aspirację być najlepszym. Nie? Nie wyszło mu w Pekinie, wyszło mu w Londynie. Nie? I do dzisiaj jest, i dzisiaj to jest Pavarotti boksu na świecie. Nie? Czyli ważne jest to, kto też nas otacza. I... Mówiłem, Fury, Usyk, promotorzy, cały sztab. Zawodnik nie ma nic do gadania, no bo zawodnik jest w zasadzie od tego, żeby trenować. Fachowo, no, nie nalać, nie? I cała reszta. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić na grupę ludzi taką, którą by ten. I to, że się Artur poddał, zrezygnował z boksu, to, że Głupka rezygnuje z boksu i idzie, tam czytałem Głupki, idzie zarabiać pieniądze, to jest wszystko fajnie. A mi jest dalej szkoda, że wielu sportowców w Polsce, podejrzewam, gdzie w swojej dziedzinie osiągnęło bardzo wiele, ucieka później z tej dyscypliny, i nie zostaje ani działaczem, ani... Ja mam kilka nazwisk, szkoda, że... No, Otylia jest prezes pływania, nie? Gdzie mogła być trenerką, nie?
czy wniesie więcej jako prezes, czy wniosłoby więcej jako trenerka, tego nie wiem. Ale jest u siebie, nie? Została, nie odcięła się od tego. Ale wielu się odcina. Nie każdy dobry zawodnik też będzie dobrym trenerem w przyszłości. Ale ja nie mówię, że ma być trenerem. Wiem. Otewia jest prezesem. Zostać w danej dyscyplinie. Tak. I być jakimś natchnieniem do całej... No być twarzą, firmować coś, służyć radom. To a zdecydowanie. Tak. A taki głupka mistrz świata, nie? Szpila, kandydat do mistrza świata. Teraz mówią, a idziemy do MMA, mamy to w dupie, idziemy do MMA, to jest wybok. Tysiące małych dzieci trenuje, nie? Kurtka. Chcą być Głowackimi, chcieli być Szpilami. I teraz taki mały dzieci. Mama, ja nie chcę do boksu, to ten Szpila mówi, boks to gówno, idę gdzieś do MMA, bo w tym boksie to nic, nie? To są jakieś autorytety dla młodych ludzi, nie? A ja trenerowi coś muszę pokazać, bo mam nadzieję, że to trener troszkę doceni, bo byłem ostatnio w Mysłowicach. No. Znaleźliśmy pewnie jeszcze nie talent, a bardzo młodego pasjonata boksu i zaraz o nim troszkę porozmawiamy. Tu sobie wrzucimy przepitki z tego. To jest, chodzi do piątej klasy, Patryk, i trenuje boks u swojego trenera Dawida Millera w Mysłowicach i no, byłem wręcz zbudowany tym, jaką taki młody chłopak ma pasję, jak wypowiada się, jak powiedział w wywiadzie, że jego największym autorytetem jest jego trener. Bo chce być taki jak on, więc no, mamy to młode pokolenie, które się... No tak, ale takie młode pokolenie zobaczył, usłyszy, że główka poszedł ten, bo boks to szajze, boks to gówno, poszedł do MMA, nie? O ten, i tak jeszcze wszyscy i... A on, wie co trener on jeszcze powiedział? On chce być zawodowym bokserem, natomiast jego jednym z ulubionych zawodników jest właśnie Ferrari i w starciu z Waszczykiem kibicował Ferrariemu. Ma prawo. Ma do tego pełne prawo. Mały dzieciak, każdy ma prawo mieć swojego idola. Nie zabierajmy dzieciom praw do marzeń, bo to jest ich prawo. I chwała im za to. Ferrari się bawi w taki, a nie w inny sposób. Też. Chwała mu. Ferrari, pozdrawiam cię. I tylko, że ja ciągle będę stał przy tym, że my mamy pretensje o wiele, wiele rzeczy. Ale zauważyć można, że w polskim sporcie zbyt dużo ludzi w sporcie jest, którzy nie byli w sporcie. A wielcy zawodnicy, wielcy, jak to się mistrzowie uciekają od tego, nie? Nie będę wymieniał nazwisk, bo to akurat... Nie jest trudne do sprawdzenia. Tak. Zobaczyć, w jakich dyscyplinach byli, jacy mistrzowie, gdzie oni dzisiaj są, nie? Co oni dzisiaj robią, nie? Mało, wręcz przeciwnie, wielu się odwraca od sportu, nie? Bo coś tam mu nie wyszło, bo z kim się pokłócił, bo coś tam... Nie? I wielu odchodzi, nie? I do sportu przychodzi zbyt wielu ludzi, którzy nie mieli ze sportem wiele wspólnego. Wiele dzieje się tak, że wielu ludzi biznesu bierze się za sport, nie? I nie za bardzo im to wychodzi, bo prowadzić firmę, potężną firmę, bardzo dobrze prosperującą, to jest troszeczkę inaczej, jak prowadzić grupę sportowców. To jest inna specyfika działań, zachowań, nie? Prowadzić firmę, jest komputer jeden, jest maszyna, ty masz robić to. W sporcie się tak nie da. W sporcie trzeba być lekko, zawodnik, człowiek, to nie maszyna. Tu się nie da ustawić tak, ty masz robić tak, to masz zrobić tak, bo jak będziesz robił tak, to na pewno będziesz mistrzem. Nie, tego się nie da przewidzieć. Nie? Tu jest wielkie ryzyko. Inwestują ludzie
biznesmieni pieniądze, później są rozczarowani, że nie wyszło, nie? No bo to nie jest zakład pracy, to nie jest korporacja, to jest po prostu sport. No, z tym się w 100% zgodzę, bo jeśli młody człowiek sobie postanowi, że będzie lekarzem czy prawnikiem, to nie to ma inną uczelnię, jakąś prywatną skończy i tym prawnikiem czy lekarzem będzie. Natomiast jeśli sobie postanowi, że będzie mistrzem świata w danej dyscyplinie, to jest tak dużo zmiennych, jeśli chodzi o całe życie, że nie da się tego tak zaplanować. No bo w nauce... Jesteś dobrym uczniem, idź ze szkoły podstawowej, idzie do technikum, do ogólniaka, robisz studia, maturę, robisz tytuł profesora, taki różny i jesteś, nie? To czy później masz pracę, czy nie, to już nie ma, ale jesteś tym profesorem. W sporcie nie da się przyjść, o, jak skończysz to, po 15 latach będziesz mistrzem olimpijskim, tu się nie da. I to ten ważny aspekt życia. Szczęście, nie? Trafić na odpowiednich ludzi. Ja nie wiem, czy byśmy tu dzisiaj rozmawiali, gdyby nie kiedyś tam Andrzej Michalski mnie wziął na Racławicką, założyliśmy sekcję, a tam na tej sekcji przychodził trener Okru i mnie wziął za mordę. Mówi, słuchaj, będziesz tak robisz. Patrzyłem na niego jak na idiotę, bo on mi będzie mówił, nie? Trener z gwardyjskiego klubu, z gwardii, jeszcze tej brogi, gwardzisty, ja legionista, nie, taki. I później się okazało, że dzisiaj tu siedzę z wami, nie. No i jest nam miło, że tak się potoczyło. To co ja mówię, że przy tych wszystkich, to co nazywam, przy tych wszystkich różnych naszych, ten łódź szczęścia, trafić na tego, to jest taka składnia, nie? I wielu sponsorów, którzy tak oczekują wyniku od tego, nie? Kurka, i to nie wychodzi, nie? Są rozczarowani. Ale my jesteśmy tylko ludźmi, zawodnicy też są tylko ludźmi. Ja pamiętam 75 rok, jak pierwszy raz pojechałem na grupowanie do Setniewa w styczniu. Tam była grupa 50-60 ludzi. Nie? I ja tam byłem najsłabszy. Takie było moje zdanie. Nie? Ilu tam widziałem super fajnych zawodników. Nie? I z tej 60-tki, z tamtych lat, ja, Kazik, Adak, Grzesiek i Paweł. Grzesiu nie żyje, Paweł jest krzecznie. Czwórka. Gdzie po drodze się wymieniało setki zawodników. I czy ta cała reszta była źle trenowana? Nie! Nie mieli tyle szczęścia, co my. Jak poprowadzić takiego młodego zawodnika właśnie, żeby on w tym boksie został, żeby w tym boksie startował, żeby utrzymać tą pasję, utrzymać ten rozwój, bo jest tak materiał na to, żeby nad nim pracować. Nie, ja ciągle powtarzam, Polska ma wspaniałą młodzież, wspaniałe dzieci, nie? Tylko gdzieś ta kadra, która żeby się nimi zajmowała, gdzieś się rozpływa, nie? I bo młodzież mamy naprawdę fajną. Jak to zrobić, żeby tak było? Ja nie wiem, ja to robię po swojemu, nie? Bo ja nie wiem, ja nie mam recepty, co zrobić, żeby ten, nie? Żeby było fajnie. Wielu dzieciakom, którym nie wychodzi tamten, mówię, idź, ucz się, nie? Bo jak się nauczysz, to na pewno będziesz profesorem. Bo jak tu zostaniesz, ja ci nie gwarantuję, że będziesz mistrzem olimpijskim. I najgorsze jest to, że te największe, fajne talenty są największymi leserami, nie? I oni się gdzieś topią. A ci chłopcy, którzy naprawdę na początku je łopie, nie? Wychodzą na fajnych zawodników. Czyli nie talent, a ciężka praca? Zdecydowanie. To pod tym względem to zdecydowanie. To jest takie powiedzenie, łatwo przyszło, łatwo poszło, nie? Kto szybko zdobywa jakiś sukces, nie szanuje tego. No ale
Każdy ma prawo decydować za siebie, nie? Czy ja, mówiąc rób tak, rób tak, rób tak, nie? Ja tego nie mówię. Ja mówię wszystkim, nie rób tak, tego nie rób, tego nie rób, tego, to jest złe, to nie. I wiele razy, a czemu mam tego nie robić? Bo ja tak robiłem i się mocno sparzyłem. A, trener pieprzy, nie? I przez tyle lat ja dalej mam rację. Mówię, nie ruszaj tego, nie rób tego, nie rób tego, bo to jest złe, nie? I, bo ja nie mam sposobu na... Ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, dzieciaku, rób tak. Bo może jak ja bym tak robił, może by było inaczej, ale każdy jest inny, nie? Ale ja wiem, czego nie należy robić, żeby było dobrze. Ja nie jestem pępkiem świata, ja nikogo nie poprowadzę, żeby... Te. Ale jak nie będzie robił tego, jak nie będzie robił tego, jak nie będziesz robił tego, złych rzeczy, to na pewno nie będzie źle. Będzie na pewno lepiej. Nie, nie ma złotego sukcesu, co robić, ale trener... Ale wiem, czego nie należy robić. Miałem to powiedzieć. Tak. Doskonale, czego nie robić, żeby sobie pewnych rzeczy nie popsuć. Wszystko testowałem. Wszystko sprawdziłem. Także to nie jest tak, że ja nie mówię, bo przeczytałem w internecie, bo przysłałem. Na własnej dupie się przekonałem, że wielu rzeczy nie należy robić. Nie? Jak ja dzisiaj... Jak ja sobie... Ileś lat, naście, 10 już. Jak ja sobie przypomniałem po latach, po 20, tam paru latach, co mi mówili trenerzy. I to o dziwo, to dopiero w Legii, nie? Bo jak byłem trener Marian Dystebnik, Kazimierz Rzechalski, Marian Brula, Jerzy Arian i pan Marian Kacprzyk, to ja byłem takim złotym dzieciakiem. Nie? I to tamci trenerzy mieli ułatwione zadanie, bo ja tylko trenowałem. Później przyszedłem do Legii i mnie tak troszeczkę tąpnęło i po latach mówię, kurczę, a Kmitruk mówił, a Kaczyński mówił, a trener Rutkowski mówił, a trener Niedźwiecki mówił, nie? A ja ich nie słuchałem, nie? I dzisiaj wiem, że oni mieli rację, nie? Dlatego ja też młodym, ja nikomu nie powiem, jak ma żyć. Ja wiem, nie rób tego, bo to jest kuku. Tu może być ten, nie? I czy to jest środek na sukces? Nie wiem, bo dzisiaj młodzi ludzie, którzy są w sporcie, są w trudnej sytuacji. Są w trudnej sytuacji, bo tak jak ja, nie będąc jakąś tam wybitną postacią sportową, bo zaczynałem, ja miałem 17 lat, dostałem etat na kopalni. Byłem w szkole górniczej, tam już płacili. Załapałem się do pierwszej drużyny Górnika Radlin. Mając 17 lat, ja zarabiałem tak jak dorosły zawodnik, bo byłem w składzie. Tam, bo to były lata, kiedy papierowa waga robiła punkty dla drużyny. I byłem zawodnikiem. Nie? Skończyłem szkołę, miałem etat. Ja się o nic nie martwiłem. Ja miałem tylko trenować. Ja się z tego wywiązywałem. W 100%. Nie? Dzisiaj ja nie dam etatu, ja nie dam mu nic. Ja mogę tylko poświęcić czas, a całą resztę to jest jego ręka. Mają zdecydowanie trudniej dzisiaj młodzi ludzie. Bo nie każdy w juniorach zacznie, będzie mistrzem Europy czy świata, żeby mieć państwowe czy stypendium z miasta. Bo takie są, nie można mówić, że u nas jest źle, bo u nas w Polsce jest dobrze, jest system stypendialny. Młodzież może też za osiągnięcia w sporcie może dostaje stypendia, nie? I z tego co wiem, to nie mamy. I teraz tamte lata, a te nie wolno porównywać, ale ja miałem 100 razy łatwiej niż moi rówieśnicy, bo ja wcale nie będąc wielkim, wielkim zawodnikiem, ja już miałem fajny start, nie? Później mi to poszło, nie? Bo szybko byłem na kopalni zatrudniony później. Legia Warszawa się o mnie upomniała, a nie musiała długo, co prawda. I dostałem poproszony, żebym poprosił. No i poprosiłem. I
I trenerzy się nie musieli martwić. Za co pojadą na Mistrzostwa Polski? Czy będą mieli autokar, czy kolega da busa? Trenerzy wszystko mieli. Do dyspozycji mieli ludzi, mieli przychylność działaczy wokół siebie. Ułatwiało to pracę. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I nie mieli trenerzy na sali 5, mieli 50. Mieli z tego wybierać. Ta rywalizacja w grupie sprawiała, że poziom pewnie był coraz wyższy? No oczywiście, oczywiście. Dzisiaj mamy naprawdę zdecydowanie trudniejsze, aczkolwiek to nie są czasy, że niemożliwe osiągnąć wynik, bo jednak Polska wcale nie jest w sporcie młodzieżowym chłopcem do bicia. Mamy wspaniałą, powtarzam, mamy wspaniałą młodzież, tylko troszeczkę brakuje tych ludzi, którzy zajęli się, poprowadziliby. I to, co będę powtarzał, zbyt dużo ludzi ze sportu ucieka ze sportu, ma to w dupie, nie chcą mieć do czynienia i to, co robi Głupka, mistrz świata. Idzie do MMA, zamiast wziąć się za prowadzenie młodzieży, nie? Co prawda Głupka powie, co ten Raubo pieprzy, nie? I ma do tego prawo, nie? Ale sam był mistrzem świata, wie jak to jest. Niech zarabia jako trener, a nie się będzie kopał po ryju, no. Bo tam kopają. Ja nie wiem, czy Głupka jeszcze wie, ale tam MMA kopają po ryju. Nie chciałbym, żeby... Kopają, biją, leżą. Nie, świnie, oni tam tak, ja widziałem. Świnie kopają po ryju, nie. Niedobrze, nie lubię, jak oglądam te walki. Ostatnio jak byłem na gali Babilona i tam ten Lodzik tam tego kopnął, ja Lodzika nie będę puszczał do klubu, bo on go tak brodę kopnął w piątej rundzie, aż kawę wylałem, nie? Bo mnie aż zabolało, a stałem 50 metrów od tego. Ale te wszystkie moje uwagi jakieś tamten, to jest moje, nie? Czy ja mam prawo mówić Krzyśkowi Głowackiemu, żeby był w boksie trenerem? Mam do tego pełne prawo. Mam do tego. Ale on ma tak samo prawo powiedzieć Raubo, przestań. Wal się i ten. Bo ja teraz chcę zarabiać pieniądze, nie? Z nadzieją. I tego mi jest bardziej, ja to mówię, z takim smutkiem, czy Szpila, czy ten. Ja nie wiem, co będzie Rudy robił po karierze. Ja nie wiem. Też mistrz świata, nie? Tomek Adamek na przykład nie jest trenerem, nie? Darek Michalczewski na pewno się udziela dla sportu bardziej niż by sobie ludzie to mogli wyobrazić. Darek, pozdrawiam, bo Darek pomaga, nie? Ale takich Michalczewskich, to jest jeden Michalczewski, nie? Inni odchodzą, uciekają od tego i nie chcą mieć z tym do czynienia, nie? Mimo tego, że mieli fajne chwile w życiu. Trenerze, trzeba patrzeć z optymizmem na przyszłość. Dziękuję bardzo za wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze trener do nas zawita, jeszcze porozmawiamy, bo naprawdę bardzo przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że się widzom też spodobała, a trenera lubią u nas na kanale. Jak ja bym miał pesymistycznie na to patrzeć, to bym pewno teraz sobie gdzieś siedział na czasach. W Tajlandii się gdzieś wygrzewał. Ale nie po to byłem tyle lat zawodnikiem, nie po to trenerzy moi wspaniali, którą wymieniłem całą grupę, zajmowali się takim durniem jak Raubo, żebym dzisiaj nie mógł poświęcić czasu młodzieży, nie? A tym bardziej, że mnie to cały czas, mnie to nie męczy. Dla mnie wyjście, przyjście tutaj do studia na te 2 godziny, co zajmę, to jest 2 godziny, w których nie jestem na sali, nie? No bo teraz przez te 2 godziny mógł ktoś przyjść do mnie na trening, a mnie nie będzie. A się mogło okazać, że to mógł być mistrz świata, nie? A mnie nie było na sali, nie? Bo to trener powinien czekać na mistrzów. To jest raz, ale nie będzie mistrzem, jeśli przyjdzie raz i nie wróci ponownie.
musi przychodzić, musi się nie poddawać. O tym rozmawialiśmy. Aha, to jak mnie nie ma, to znaczy, że zaraz będę. No, aha, więc, tak. Tak więc słuchajcie. Pozdrawiam z tym Patryku wszystkich i tych, co mnie kibicują i nie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu walki. Bo wie trener, jakby Artur posłuchał kiedyś Lennoxa, to może by było inaczej. Na czerwarze, tak. Nie byłem. Byłem na torbarze, ale przy tym zdarzeniu nie byłem. Przy tym nie był trener. Trenerze, jeszcze raz fajnie. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za program. Wyszło pewnie fajnie. Zostawcie jakąś fajną opinię. Nowe studio trener. Fajne. Podoba się? A gdzie moje zdjęcie? Będzie. Tak. Z podpisem. Zaraz zrobimy i będzie z podpisem, dobra, tak no więc to będzie tak wisieć. Nie, to ja przyniosę, mam taki olimpijskie fajne zdjęcie zrobione kiedyś i to mi znajomy zrobił i mam takie podstawkowe fajne zdjęcie. To ja nie mam przy sobie, nie mam. Będę bardzo wdzięczny. Okay. Ściągniemy Tysona, damy trenera. Ale nie, tu nikogo nie trzeba ściągać. Jest tyle miejsca na ścianie, że... Coś wybierzemy. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie i czekajcie na kolejne materiały.